Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Zupa na Plantach jest taką organizacją, która, jak sobie to kiedyś określiliśmy, stara się łączyć ulicę trochę z instytucjami, które działają w Krakowie w przestrzeni, działają dla osób doświadczających bezdomności. My nie jesteśmy instytucją, jesteśmy taką organizacją, która skupia wolontariuszy, którzy chcą te osoby doświadczające bezdomności poznawać, tworzyć z nimi relacje i na miarę naszych możliwości próbować kierować również ich do instytucji pomocowych, a także od niedawna sami mamy trochę więcej możliwości, mianowicie mieszkaniowych, to znaczy istnieją już dwa zupowe mieszkania, w których mieszkają panowie, oraz we współpracy z Żywą Pracownią także prowadzona jest aktywizacja zawodowa i społeczna tych panów. W takim dużym uogólnieniu myślę, to jest to, co robimy. Zawsze jak jesteśmy pytani, jakby, co jest takim naszym takim celem, no to właśnie to tworzenie relacji. W jaki sposób można w tak trudnym temacie w ogóle zaczynać relacje z osobami, których dotyka ten problem? No to my tak jak w nazwie, mamy tą zupę i pretekstem do spotkania, do rozmowy jest właśnie ta zupa, od której zaczynaliśmy nasze spotkania. I początkowo właśnie to była tylko zupa i te spotkania na Plantach, czy tam gdzieś wcześniej pod Galerią Krakowską. I gdzieś tam ta miska zupy staje się taką okazją, żeby przy tej misce zupy razem spotkać się, porozmawiać. Teraz w czasie pandemii mamy bardziej zorganizowane wyjazdy też do miejsc niemieszkalnych, bo właśnie w czasie pandemii musieliśmy trochę swoje działania przeorganizować i z kolei też te wyjazdy, odwiedziny u osób doświadczających bezdomności w tych miejscach, w których one żyją, są też takim pretekstem do tego właśnie, żeby porozmawiać, spotkać się w takim bardziej kameralnym gronie i wtedy, kiedy spotyka się człowiek z drugim człowiekiem, właśnie tak powiedzmy na przykład dwie osoby na dwie osoby, to jest większa okazja do tego, żeby móc po prostu coś więcej nawiązać właśnie poza takim zwykłym tak zwanym small talkiem. Czasem dowiadujemy się różnych rzeczy, zbliżają się nam ze swoich spraw, problemów i na ile my możemy towarzyszymy w tym, a na ile możemy pomagamy w rozwiązywaniu jakichś problemów, czy kierowaniu właśnie do tych miejsc, gdzie mogą sobie ze swoimi problemami jakoś spróbować sobie poradzić. Czyli nakarmienie, rozdawanie tej zupy jest właśnie takim pretekstem, by te osoby w kryzysie bezdomności poczuły się lepiej, zapomniały chociaż może na chwilę o ich sytuacji? No my właśnie staramy się nie mówić, że karmimy, bo to jest takie właśnie od odłączenie od tego spotkania. To właśnie to też, no prawda jest taka, że rozdajemy zupę, ale gdzieś tam to staramy się też tak tego nie nazywać, żeby to po prostu, też wiemy, że język, którym komunikujemy to, co robimy, jest ważny, więc no de facto tak, rozdajemy zupę, ale to jest jakby tylko ten pretekst do spotkania. I na przykład ja w pamięci mam słowa jednej z pań doświadczających bezdomności, ona już zmarła jakiś czas temu, ale ona określiła to, co my robimy, jako, to znaczy powiedziała, że na co dzień, siedząc na przykład na ławce na Plantach, czuje się jakby siedziała za mleczną szybą, czuje się tak niezauważana przez przechodzące osoby, a my sprawiamy, że ta szyba już przestaje być taką mleczną szybą, tylko po prostu widzimy te osoby, zauważamy, rozmawiamy i nie tworzymy tej bariery. My tą barierę staramy się właśnie niwelować, która jest tak jakby istnieje na ulicy. Często odwracamy wzrok, widząc osoby, które mają jakieś problemy, nie?
Zupa na plantach, z tego co wiem, organizuje też takie wydarzenia, gdzie na przykład z tego co pamiętam, nie wiem czy to było 2 lata temu, może się mylę, gdzie takim osobom właśnie w kryzysie rozdano aparaty i te osoby mogły podzielić się tym, co jest dla nich najważniejsze, tym, co jakby zauważają w swojej codzienności. Czy dobrze to pamiętam, że była taka akcja? Tak, był taki projekt, który był zainicjowany przez jedną z naszych wolontariuszek, przez Natalię Martini, która pracuje w Instytucie Socjologii, jeśli teraz nie mylę. I właśnie taki miała pomysł na taki projekt, żeby rozdać kilku osobom takie właśnie jednorazowe aparaty fotograficzne, którymi oni będą mogli robić zdjęcia pokazujące Kraków ich oczami, pokazujące swoje miejsca. I potem z tych zdjęć właśnie powstała taka wystawa. I to właśnie na wernisażu ta pani, o której mówiłam wcześniej, która tak właśnie porównywała to swoje bycie w przestrzeni publicznej do bycia za mleczną szybą, to właśnie na tym wernisażu wtedy opowiadała o tym, jak czuje się też mając i możliwość właśnie takich spotkań, poznawania się z ludźmi, nawiązywania tych relacji i właśnie na przykładzie tej wystawy i tego wernisażu opowiadając o tym, że poczuła się gdzieś tam bardziej doceniona. To, co właśnie my też staramy się robić, to zwracać uwagę na to, że te osoby mają tak samo godność ludzką jak i my, że po prostu no, tak się potoczyło czyjeś życie gdzieś tam. Nie zawsze to jest tak, że wszyscy łączą alkoholizm z ulicą, z osobami, które żyją na ulicy, że to nie zawsze jest wszystko takie zero-jedynkowe i można postawić sobie znak równości, tylko gdzieś tam jest to owszem częsty problem, ale to jest często wtórne do tego, że ktoś znalazł się na ulicy z powodów różnych problemów finansowych, rodzinnych i wielu innych różnych. Też staramy się uświadamiać i sobie, i innym gdzieś tam starać się edukować, że to naprawdę czasami niewiele trzeba różnych wypadków jeden za drugim w życiu, które się nałożą na siebie, żeby człowiek znalazł się na ulicy, bo znamy naprawdę dobrze wykształcone osoby, które w tym momencie przychodzą na te spotkania, czy też my do nich przyjeżdżamy na te pustostany, czy inne ogródki działkowe, czy po prostu pod chmurkę tak zwaną, gdzie żyją. Czy właśnie takie momenty, jak na przykład sytuacja z tą kobietą, o której pani mówiła, można nazwać takimi momentami, które wam jako wolontariuszom dają największe spełnienie? Tak, myślę, że to są takie sytuacje, to właśnie tak jak tutaj mówiłam panią, że to jest sytuacja, która gdzieś mi utkwiła w pamięci. Właśnie są takie gdzieś tam słowa, sytuacje, które powodują, że w sytuacjach jakiegoś takiego przeciążenia, wyczerpania, wypalenia nawet czasami, wracanie do takich momentów bywa motywujące do tego, żeby dalej pomagać w tej przestrzeni, która jest, no nie da się ukryć, przestrzenią pomocy taką trudną. Bo wiąże się z tym, że my często bierzemy na siebie czyjeś problemy, które no chcąc, nie chcąc siedzą potem w naszej głowie, w naszych głowach. I no myślę, że tak, że takie sam fakt, że to gdzieś tam i właśnie w głowie zostało, powoduje, że no to są takie dobre momenty, które warto zapamiętywać. W czasach pandemicznych, z których wydaje nam się, że powoli wychodzimy. Jak wyglądała wtedy praca zupy? No, początek pandemii spowodował duże zmiany w zupie, bo dotychczas przed pandemią spotykaliśmy się co niedzielę na plantach. Właśnie gotowaliśmy wcześniej zupę, przygotowywaliśmy kanapki, ciepłe napoje. I wyjeżdżaliśmy na planty, tam spotykaliśmy się na tak zwanym kółku przy Teatrze Słowackiego. Teraz 8 maja, w drugą niedzielę maja, spotkaliśmy się na plantach
pierwszy raz od tego 8 marca 2020, czyli dokładnie 2 lata i 2 miesiące trwała ta przerwa.